ładunki z cyklu zielona energia zbawieniem ludzkość. Przywiozłem znowu, na wyglądu na to, że na farmę wiatrową, elementy, które służą do załadunku i transportu tych śmigieł, czyli blade'ów. Na takim przykładowym wiatraku wydaje mi się, że wkłada się po prostu śmigło tam. Wówczas ta metalowa konstrukcja jest ładowana w poprzek. To do czego służy, nie wiem. No i jest błocko, jest zimno, ja nie chcę z tym jechać na job site, to się dopiero okaże, czy oni mi to zrzucą tutaj, czy gdzieś mnie będą chcieli rozładować w polu. Bo gdy jest wszystko rozmoknięte po deszczach, błocko i zimno, to dostawa w środku pola z czymś takim jest ryzykowna, bo się możesz zagrzebać. Po co to wszystko? Ja się pytam, po co to wszystko? To wszystko jest po to, abyśmy mogli rozbudowywać sieć zielonej energii, która jest prawdopodobnie najdroższą oraz najbardziej zawodną metodą pozyskiwania energii z przyrody. Idzie ziomek. Zobaczymy, co postanowiliśmy.